Witam was, kochani, bardzo serdecznie z rana jak bita śmietana. Jak zwykle dla was taka roześmiana. Słuchajcie, ostatnio wstawiłam filmik z imprezki, gdzie się bawiłam i nie było twarzy kabanosa, tylko byłam ja, moja natural face, naturalna twarz, nie? Jakby ktoś nie umiał angielskiego, nie? Słuchajcie, i miałam bardzo dużo komentarzy, nie? Myślałam, że jesteś brzydsza. O, truskawki żem żarła. Poczekaj, ta uczyszczę ze zęba, nie? No już chyba czysta, nie? Teraz truskawki żre, bo po prostu jest sezon na truskawy i po prostu wmiatam truskawki i czereśnia mnie normalnie tak rozsadza, bebecha, że hejozyna, słuchajcie. No ostatnio wstawiłam taki filmik, że tańczę sobie taki natural cotton elonu, nie? I bardzo dużo dostałam komentarzy, jaka ty jesteś piękna, jaka ty jesteś cudowna, jaka ty jesteś super i w ogóle w pytaniu na śniadanie wyglądałaś inaczej, tam dyskusje, że robiłam sobie operację nosa i że teraz wyglądam lepiej, słuchajcie. Dużo osób mi napisało, że myślałam, że jesteś faceci, myślałem, że jesteś brzydsza, nie? Do kobiety powiedzieć, słuchajcie, żadna kobieta nie jest brzydka. Jak w ogóle można powiedzieć do kobiety, że jest brzydka, słuchajcie? Jest po prostu za mała ilość alkoholu, nie? A tak serio? To każda kobieta z nas jest piękna. Kabanu z nas filtra. Słuchajcie, w ogóle nie ma takiej gadki. Jakaś kobieta może być brzydka? Wszystkie kobiety są piękne, słuchajcie. W ogóle o tym się nie ma co dyskutować. Myślałam, że jesteś brzydcza. Ja też kiedyś myślałam, że się spierdziałam, a się okazało, że to grubsza akcja, nie? Generalnie po wstawieniu filmiku bez filtra, słuchajcie, okazało się, że ja mam tylu fanów, słuchajcie, jak was rozśmieszam na co dzień, daję wam taką dawkę energii, to po prostu ktoś obejrzy, słabe, srabe czy piździabe, a tutaj normalnie po prostu szok. Nawet sobie nie zdajecie, słuchajcie, sprawy z tego, ile dostałam wiadomości prywatnych od mężczyzn trzymających w objęciach swoją żonę i dziecko i napisało mi, że jesteś przepiękna, jejku, mógłbym z tobą wyjść na kawę, chciałbym się z tobą umówić, ja pierdzielę, po prostu miałam tyle propozycji, że ja pierdzielę. Ja wam tyle razy powtarzałam, po co mi nowy wróg, jak ja już mam swojego wroga w chałupie, to ja nie będę tutaj, wiecie, atrakcji szukać. I był jeden taki pan, nawet dwóch takich panów, słuchajcie, jeden nazywał się Paweł, a drugi Marcin, oczywiście nie będę mówiła po nazwiskach, bo jest RODO, nie? Słuchajcie, którzy powiedzieli mi walgrucha, nie? No i tak pomyślałam sobie, że może teraz właśnie zrobię taki challenge, będę tutaj walić gruchę. Zanim, słuchajcie, będę walić tą gruchę, to chcę wam powiedzieć, że jestem taka normalna, nie? Cycki zwisające, wszystko jest, wszystko jest na swoim miejscu, nie? Słuchajcie, no nigdy nie nagrywałam filmu, jak walę gruchę, słuchajcie, no ale to kiedyś musi być ten pierwszy raz, musimy się rozwijać, musimy, wiecie, pokazywać swoje możliwości. Co z tego, że publicznie, no wiadomo, no przecież wiecie, że ja lubię się śmieszkować i wiecie, że lubię różne sytuacje, sensacje i w ogóle, więc walimy gruchę! Dobra gruszeczko pomarszczona. A ty. Już dostatecznie dostałaś grucha. Ach, ty masz jeszcze raz. Ty, grucho ty. No, także spełniłam marzenie tych dwóch fanów i walę grucha po prostu. No, walimy gruchę. I co? Zadowoleni? Zwolenie gruchy? Fajne, co? Ale śmieszne po prostu. Koń by się uśmiał. O, a propos konia. Żebyście mi konia nie kazali walić, bo po prostu ja nie będę konia waliła, bo po prostu wiecie, że ja nie biję zwierząt. No nie można być zwierząt. Zresztą gdzie ja kopułę wezmę, jak ja na wsi nie mieszkam. Ja na wsi nie mieszkam, no to nie mam żadnych koni, słuchajcie. Nikogo nie będę biła. Gruchę to sobie mogę walnąć. Ty, gruszeczko, ty. No po prostu naprawdę faceci są naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę fajne wysyłacie mi wiadomości. Naprawdę po prostu szacun. Jeszcze tak na koniec chciałam wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że mnie obserwujecie. Jestem już z wami ponad 3 lata, słuchajcie, i codziennie peniamy normalnie, słuchajcie, no po prostu ja mam tyle energii, że to this is very big shock, że ja po prostu, że mi się chce, robię to dla was, słuchajcie, pracuję bardzo dużo, a mimo wszystko zawsze chcę, żebyście byli uśmiechnięci. No, no to trzymajcie się, milusio, w ten piękny dzionek, słuchajcie, i buzia, pa!